Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odpytajce codziennej. Dzisiaj przypuszczenie sobie zrobimy. A taki temat dosyć zaawansowany, ale jednocześnie bardzo praktyczny i użyteczny. Zdanie po polsku. O, liść spadł dosłownie przed kamerą. Ja to na żywo nagrywam i nie będę ciął nic. Gdyby to było w piątek, to byśmy przyszli. To jest sytuacja realna. Dzisiaj jest środa i ktoś nas zaprasza w sobotę. Ale w sobotę nie możemy. I mówił, kurczę, gdyby to było w piątek, to spoko, to by było ok, ale nie, nie możemy. Gdyby to było w piątek, to byśmy przyszli. Wersja polska. Wersja niemiecka. Wenn das am Freitag, puste miejsce, dann, puste miejsce, wir kommen. Co będą tutaj, jakie są, brakuje dwóch czasowników w odmianie w trybie przypuszczającym. Jakie to czasowniki? Cztery wersje Wam podam. Wäre, wäre. Würde, würde. Würde, wäre. I wäre, würde. Tylko oczywiście jedna z tych czterech jest prawidłowa. Która? Oczywiście, że wäre, würde. Würden. Przepraszam, ja tak mówię, ale co innego. Tak, 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 bo ja zapomniałem, że tam jest my. Wäre, würden. Wenn das am Freitag wäre, dann würden wir kommen. Nawet bym dopowiedział, dann würden wir gerne kommen. Nie? O co chodzi? Wäre to jest przypuszczenie od czasownika sein. Kojarzycie sein? Ja jestem, ich bin. Ja byłem, ich war. Ja byłbym, ich wäre. W wielkim skrócie telegraficznym. Natomiast würde jest przypuszczeniem conditional eins. Czyli dokładając würde do każdego innego czasownika, tworzymy przypuszczenie. Ja bym przyszedł, ich würde kommen. Ja bym sprzedał, ich würde verkaufen. Ja bym tu został, ich würde hier bleiben. Ja bym tego nie robił, ich würde das nicht tun. Odradzamy komuś. To tyle. Dzisiejsza odpytajka dobiegła do końca. Subskrybujcie mój kanał, obiecywałem wam tyle razy. Subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek. To Wam umożliwi oglądanie tych filmów regularnie. Aha! W grupie Społeczność na kanale umieszczam też codzienne zadania. Tylko, że pisemnie. Ale innej treści niż te, które macie teraz publikowane na wideo. Tyle. Dziękuję, zapraszam na kolejny film wkrótce. Trzymajcie się, cześć, hej.